Siema, Spajda. Chciałem wam powiedzieć, bo bardzo dużo pytań było a propos mojego setupu na Asgard, na Asgardzie, który miałem. To jest ta maszyna. To jest SR25 z butokolbą. Pokażę, jak widzimy w środku. Jest butokolba. I teraz tak, w środku zainstalowałem system Raven. Bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osiągi pracy. Już pokażę, jak to wygląda od środka. Luneta, wszystko fajnie to się sprawuje. Natomiast tak. Gearbox w środku jest, z tego co widzicie, jest V2, gdyż no, wszystkie te dysze SR-okowe jest straszne zamieszanie z długościami. One są dłuższe o, nie wiem, 6-7 mm w zależności od gearboxa. I generalnie problem jest z dobraniem dyszy, a im dłuższa dysza, tym mniejsza sztywność i jest tam większe takie wahanie na boki, nie? Wahanie na boki. Dlatego zastosowałem wyższe V2, bo jest tu najbardziej uniwersalna. W środku jest zrobiony taki dystans, żeby normalna, zwykła komora Proina wyszła. Jest dystans po prostu. I zastanawiacie się, jak to działa w praktyce. Już tam gdzieś tutaj mam magazynki do tego. Chwileczkę. Co, magazynki do tego? Magazynki są przesunięte w stosunku do zwykłego magazynka do SR-ki. Dziurka na kulki po prostu jest nie tutaj, tylko jest przesunięta dosłownie o tą wartość. Wartość tego przesunięcia. No jak wchodzi do... Oczywiście jest to wydrukowane na drukarce 3D. W środku jest insert do zwykłego. Tyk. Wchodzi i tutaj jest komora hop-upu. Także normalnie działający magazyn. Także troszeczkę się oszczędza kosztów na magazynkach. Jest to takie rozwiązanie hybrydowe. Sprzedałem w sumie, oprócz mojego patentu, sprzedałem to jednej osobie tylko w Polsce i tak naprawdę i zaprzestałem projektu, bo ta osoba stwierdziła, że to jest, no nie wiem, złe rzeczy zaczęła wypisywać o mnie, więc tak naprawdę zrezygnowałem dalej ze wspierania tego projektu. No i generalnie jest to zrobione, działa i tak dalej. Butlokolba. Ta butla jest 25x3000, czyli 4500 PSI, czyli czysto barowa 25. I ona mieści dużo więcej, dwa razy więcej powietrza niż takiej zwykłej 13 3000, czyli 200 barowej 13, nie? 13 3000 PSI jest praktycznie dwa razy więcej powietrza niż tutaj jest dwa razy mniej, tutaj jest dwa razy więcej powietrza. O co chodzi z mocami? Generalnie tak, sprawdzałem, czy Raven, czyli nasz system Raven, jest w stanie sprawdzić się jako DMR-ka, jako system DMR. I niestety jednoznacznie muszę stwierdzić, że niekoniecznie. Nie jest do końca, że nie, natomiast w jakimś tam bardzo ograniczonym stopniu jest to wykonalne. Najpierw zacząłem od praktycznie, no może nie najcięższych, ale od 45. Wyszło 3,8 joula, jeżeli chcecie, to mogę wam to jakoś tam rozpisać. 3,8 joula wyszło na 45. Na 0,2 wyszło to 550 FPS-u, czyli w limicie, jakim był na Asgardzie. Przekroczyłem troszeczkę ciśnienie 120, to było około 130, tam 135 PSI na reduktorze. Kulki leciały szybko, natomiast celność nie była zadowalająca.
Więc zrezygnowałem z 405 po praktycznie dwóch magazynkach. Poszedłem na chrono, przestawiłem się na 40. Obniżyłem moc do 2,8 joula, czyli poniżej 3 joula, czyli z 3,8 najpierw poszedłem na 3,3. Nadal to było niekoniecznie dobrze ten zasięg na ostatnim tor lotu kulki, na ostatnim zasięgu nie był zadowalający, dlatego zmniejszyłem jeszcze moc, przeszedłem na 40, 2,8 joula. Było lepiej te kulki na tym końcowym zasięgu, na tych 80 metrach, lepiej się zachowywały. Natomiast nie było to jeszcze do końca, no nie pasowało mi to, dlatego jeszcze zmniejszyłem moc i tak naprawdę, wiecie, z całego kilograma kulek 36 zostało mi praktycznie na dnie i praktycznie 2,5, 2,6 joula na 36. W systemie Open Bolt ze zmienionymi parametrami, tak żeby wydłużyć czas dyszy do przodu, żeby zachować pozory takiego Close Bolta, i w tym zakresie około 2,50 z hakiem, około 2,6 joula 36 w systemie Raven na długiej lufie 650, bo tutaj jest 650 praktycznie do tego, do włożona promyka. I ten układ sprawował się naprawdę bardzo fajnie. Czyli na DMR-kę 2,6 joula na 36 w systemie Raven, czyli w systemie, który jest open boltowy, było bardzo poprawnie. Bardzo poprawnie, myślę, że te 36 jeszcze troszeczkę wykręcimy do przodu. Myślę, że 2,8, 2,7, 2,8 joula i będzie to poprawnie latać. Skrócę lufę do 509 i w takim systemie Sturm Plus, można tak powiedzieć, bo do DMR-ek niestety system Raven niekoniecznie się nadaje, nie jest system stworzony pod DMR-ki, więc tutaj polecam go do szturmu. Można zrobić z niego taki silniejszy szturm, natomiast nigdy nie będzie to DMR, nie sprawdza się to jako DMR-ka, jako szturm, tak? Jako fajny, precyzyjny, długozasięgowy szturm, tak? Natomiast jako szturmówka nie spełnia tych limitów mocowych, więc nawet w tym najnowszej propozycji, którą opracowujemy tutaj z serwisantami, jest to zbyt dużo, więc tak naprawdę 36 to już jest amunicja pod DMR-ki i tak jest taki Sturm Plus. No, może na milsimy jest ok w tej konfiguracji, natomiast do zwykłego strzelania nie rekomenduję, i Raven znakomicie sprawdza się jako szturmówka na 30, 32 to jest max dla Ravena. Powyżej tego już jest taki zbyt silny. 40 dla Ravena już niestety nie da się jak gdyby ustabilizować tej kulki na 40, żeby pracowała jako taka typowa, rasowa DMR-ka. Także poszukiwanie silnika DMR ciąg dalszy. Konfiguracja bardzo wydajna, raz tylko tankowałem butlę do pełna z tego rozwiązania. Wam pokażę, bo pytacie o to. Jest rozwiązanie takie, to jest butla setka, jest czysta bar, mamy to u siebie w HPR-sów na sklepie, możecie kupić. Raz tylko doładowałem w bazie podczas strzelania. I cały kilogram, czyli praktycznie tutaj zostało niewiele, około nie wiem, 700 kulek. No ale wystrzelałem i 40, i 500 kulek 45, i 500 kulek 40, żeby sprawdzić,
i 36 na kalibrację końcową, także tu widzicie, tyle wystrzelałem z praktycznie dwóch takich butelek. Dobrze, jest to bardzo dużo, jest około 3000 kulek, więc myślę, że tutaj jak najbardziej ten system się sprawdza. Niestety jest problem z butlokolbami od Redline'a. Mówię, jest to Redline w wersji Airstock 2, czyli generacja druga Redline'a Airstocka. Niestety konstrukcja jest bardzo uproszczona i nie da się ustabilizować systemu Raven na tej krótkiej butlokolbie. Próbowałem, mam cztery osoby, którym to robiłem, narzekają na wydajność i niestety ten system pierwszej wersji redline'owej jest bardzo dobry, bo to jest zewnętrzny reduktor LPR połączony po prostu przewodami do środka i on sprawdza się dużo lepiej, dużo stabilniej niż ten wersji drugiej. Gdyż tutaj jest tylko i wyłącznie taka mała sprężynka, bardzo mały jest bufor, bardzo mały jest, nie ma tego pośredniego odświeżania, jak to było tutaj, nie ma kompensacji ciśnienia zewnętrznego, także tyle, ile jeżeli masz kiepski reduktor tutaj z butli, jest naprawdę bardzo ciężko ustabilizować ciśnienie i żeby sprawić, żeby to działało jak najbardziej prawidłowo. No widzicie, od Asgardu minęło trochę. Została mi jeszcze 1000 PSI, ciśnienie jest, jeszcze trzyma, także ten układ jest dużo bardziej szczelny niż tutaj, gdzie widzicie, no, leży to trochę i zniknęło ciśnienie. Natomiast dostałem obietnicę od naszego tutaj inżyniera, że przyspieszy pracę nad naszą customową butlokolbą. I butlokolba będzie w wersji takiej zewnętrznej, ale będzie taka hybryda, więc myślę, że tutaj będzie jak najbardziej to super zrobione, żeby to działało poprawnie i pracowało na najwyższych parametrach. I to niskie odświeżanie, tą niską dawkę, którą ma Raven, żeby obsłużył też ten nasz reduktor. Także. Tyle na dzisiaj. Impreza Asgard bardzo fajna. Troszeczkę było, zresztą widzieliście, kto oglądał moją relację z Asgardu, to wie, jak było mniej więcej. Natomiast sprzęt sprawdził się, no tak jak mówię, średnio, jeżeli chodzi o DMR-kę, także to całe tachanie tej SR-ki było zbędne. Także ostatecznie, tak podsumowując, Raven do szturmu jak najbardziej, do KMA jak najbardziej do KMA, bo to jest taki szturm plus, czyli do tej mocy, do tych 480-500 FPS-ów, do tych 2,5 Joula jak najbardziej ten system nadaje się po prostu idealnie. Oszczędny jeżeli chodzi o KMA, jeżeli chodzi o szturm, tak samo oszczędny. Można wpakować butlokolbę, ale w wersji tej starszej, bądź naszej poprawionej wersji, znakomicie się sprawdza. Natomiast jako DMR-ka, niestety silnik się nie sprawdził jako DMR-ka. Chodzi o takie DMR-ki lasowe, polskie DMR-ki, gdzieś koło 3 Juli. Niestety nie sprawdził się Raven jako silnik do DMR-ki. Szukam dalej tego silnika idealnego do DMR-ki. No i tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.